Gdzie jest Iwona Wieczorek? To pytanie jest zadawane przez przeszło 10 lat. Kim była Iwona, dlaczego zaginęła i czy jest szansa, aby gdańszczanka odnalazła się? Na te i na kilka innych pytań spróbuję Państwu odpowiedzieć. Zacznijmy od przedstawienia sylwetki Iwony. Iwona w chwili zaginięcia miała 19 lat. Mieszkała w Gdańsku na osiedlu Jelitkowski Dwór. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku bawiła się wraz ze znajomymi, z Adrią, Pawłem, Markiem i Adrianem w dyskotece Dream Club w Sopocie na Monte Cassino. Iwona, oprócz Adrii, która była jej przyjaciółką, towarzystwo znała słabo. Pawła, który tej nocy miał być jej partnerem, Iwona znała od 3 miesięcy. Według świadków i monitoringu ustalono, że o godzinie 22:30 Paweł wraz z kolegami przyjechał po Iwonę i Adrię. Do Sopotu jechali samochodem Pawła, który pożyczył od mamy. Około godziny 23:00 zrobili zakupy w sklepie Żabka na Alei Niepodległości. Kupili whisky i wódkę. Zakupy w tym sklepie potwierdził zapis kamery. Następnie udali się na działkę, która należała do babci Pawła. Na działce towarzystwo wypiło alkohol. Iwona, będąc na działce, około godziny 24:00 wysłała SMS-a do przyjaciółki Katarzyny P. o treści: jestem pijana. Po sprawdzeniu bilingu telefonu Iwony okazało się, że tej nocy często korzystała z telefonu. Pisała do znajomych, gdzie są, co robią. Takie zachowanie oznaczało jedno, że Iwona niezbyt dobrze bawiła się w tym towarzystwie tamtej nocy. Potwierdza to fakt, że w klubie między nią a znajomymi doszło do kłótni, po której Iwona postanowiła wrócić pieszo do domu. Dziewczyna wracała deptakiem wzdłuż morza. Ostatnia kamera zarejestrowała Iwonę w okolicach Jelitkowa, około 15-20 minut drogi od jej domu, do którego nie dotarła. Co było powodem zdenerwowania Iwony? Czy może to, że jej koleżanka Magda T. wysłała jej SMS-a, że jej były chłopak Patryk G. tej nocy bawił się z jakimiś dziewczynami w klubie Banana Beach w Jelitkowie? Pomimo rozstania obojgu nadal na sobie zależało. Może i dlatego chciała wracać sama, gdyż miała nadzieję, że po drodze spotka Patryka. Zeznań kobiety Stefanii W., która tej nocy sprzedawała kwiaty pod sopockim klubem, wynika, że Iwonie przyglądał się dziwnie mężczyzna, który także bawił się w tym klubie. Cytuję: około 3:00 w nocy byłam pod krzywym domkiem. Zaobserwowałam, jak wyszła z niego grupa osób. Wśród nich była znana mi ze zdjęcia prezentowanych w mediach Iwona Wieczorek. Oni rozmawiali ze sobą. W pobliżu tej grupy zauważyłam stojących 3 mężczyzn, powiedziała w czasie przesłuchiwania kwiaciarka. Jej uwagę szczególnie zwrócił jeden z mężczyzn. Według kobiety było widać, że on obserwował Iwonę i wpadła mu w oko. Kobieta, opisując go, użyła nawet słów. Widać było, że on pożąda Iwony. Mężczyzna intensywnie wpatrywał się w Iwonę i według niej dziwnie się zachowywał. Mężczyzna był w wieku około 30-40 lat, wzrostu około 180 cm. A gdy Iwona ze znajomymi weszli z powrotem do klubu, on także ze znajomymi wszedł. Po otworzeniu nagrań z Dream Club kwiaciarka nie rozpoznała na nich opisanego mężczyzny.
Uwagę jednak zwróciła na zdjęcie mężczyzny z ręcznikiem, który tej nocy podążał za Iwoną tą samą drogą. Oglądając jego zdjęcie, stwierdziła, cytuję: Mam wrażenie, że ten pan ręcznik na okazałych mi fotografiach to ten sam, którego widziałam pod krzywym domkiem w Sopocie. Podczas powrotu do domu Iwona kontaktowała się ze znajomymi, w tym z Adrią. Wysłała do niej SMS-a, aby do niej zadzwoniła. Jadąc taksówką do domu, Adria odzwoniła do Iwony. Iwona powiedziała przyjaciółce, że znajduje się przy wejściu na plaży w Sopocie, a dokładnie drugie wejście od mola. O godzinie około 3:30 Iwona wysłała Adri SMS-a, a jego treść brzmiała: O gówno mnie zaczepiają. W tym samym czasie Adria była prawie pod swoim domem, gdzie też zadzwoniła ponownie do Iwony. Iwona miała pretensje do przyjaciółki, że zostawiła ją samą w Sopocie. Kłótnie Adri z Iwoną przez telefon słyszał ojczym Iwony. Mężczyzna myślał, że dziewczyny kłócą się pod domem. Adria, tak jak ustaliła telefonicznie z Iwoną, pozostawiła jej rzeczy na balkonie. Iwona miała je odebrać, jak wróci do domu. Niestety, nigdy nie zdążyła ich odebrać. Policja poddała badaniom samochód Pawła, którym jechało towarzystwo na działkę, oraz samochód kolegi Pawła, którym wracali mężczyźni z imprezy. Obydwa samochody nie posiadały śladów biologicznych. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały Iwonę około godziny 4:12 blisko lokalu Bacówka. Iwonę szukała nie tylko policja. W poszukiwaniach wzięli udział także detektyw Rutkowski, jasnowidz Jackowski, również zmarły niedawno dziennikarz śledczy Janusz Szostak. Ten ostatni napisał również dwie książki na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Sprawą zaginięcia Iwony także zainteresowało się Archiwum X Krakowa. Do spraw rozwiązywanych przez Archiwum X wykorzystywane są nowe technologie oraz wiedza najbardziej doświadczonych zarówno z Polski, i z zagranicy biegłych. Niestety, czekamy już 12 rok na wyjaśnienie tajemniczego zaginięcia. Hipotez, co stało się z Iwoną Wieczorek, jest mnóstwo. Pod artykułami zamieszczonymi w internecie możemy znaleźć komentarze, w których czytelnicy także snują swoje podejrzenia. Kto wie, może w którymś z nich okaże się rozwiązanie zagadki? Wracając do wspomnianego wcześniej Patryka, byłego chłopaka Iwony, wiemy, że byli spokrewnieni i rozstali się około 2 miesięcy przed zaginięciem Iwony. Chłopak tej nocy bawił się w klubie w Gdańsku-Jelitkowie, o czym też dowiedziała się przez SMS-a Iwona. Patryk podczas zeznań na policji mataczył. Początkowo zeznał, że 16 lipca siedział na deptaku na wysokości ulicy Obrońców Wybrzeża wraz z kolegami Pawłem J. i Pawłem S. Według niego była wtedy godzina 24 lub 1 w nocy. Około godziny 1 w nocy rozeszli się i poszli do swoich domów. Zeznał, że tej nocy nie wychodził już z domu. Na pytanie policji, cytuję: Jak to się stało, że pana telefon loguje się o godzinie 2 w nocy przy ulicy Parkowej w Sopocie? Patryk odpowiada, cytuję: Ja już wiedziałem, że takie pytanie zostanie zadane. Nie wiem, może do kogoś wydzwaniałem? Wtedy musiałem być z tymi kolegami, co mówiłem. Nie wiem, co robiłem na ulicy Parkowej. Musiałem tam przechodzić. W następnym przesłuchaniu złożył zeznanie, że około godziny 3:30
to na pewno już zmierzał do domu. A stwierdzenie, że o godzinie pierwszej poszedł do domu, było nieprawdziwe i dodał, że nie wie, o której godzinie był w domu. Na pytanie policji, dlaczego w poprzednich zeznaniach informował, że o pierwszej był w domu, odpowiedział. Cytuję: To nie był dla mnie wyjątkowy dzień. Ja nie pamiętam nawet, co robiłem 2 dni temu. Rok później przesłuchano ponownie Patryka. Po roku czasu chłopak nie pamiętał już, z kim siedział w nocy zaginięcia Iwony na ulicy Obrońców Wybrzeża. Nie pamiętał także, z kim pojechał następnego dnia do chałup. Specjalista z Komendy Głównej Policji w Warszawie poddał analizie kryminalnej zeznania Patryka. Analiza brzmiała, cytuję: Z kolejnych zeznań Patryka G. wynika, że nie mówi prawdy co do okoliczności pobytu w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku na terenie parku Regana z Pawłem J. i Pawłem S. Dlaczego Patryk wyjechał po tym wszystkim z kraju? Dlaczego policja pozwoliła na mataczenie mu w zeznaniach? Czy ma to związek z tym, że w ówczesnym czasie jego ojciec także pracował w policji? Jedno jest pewne: Patryk G. w nocy zaginięcia Iwony wieczorek przebywał na trasie jej powrotu do domu, co zostało potwierdzone logowaniem się jego telefonu. Jedna z hipotez mówi, że Iwona spotkała go na swojej drodze. Między nimi zaszła sprzeczka, która skończyła się nieumyślnym wypadkiem, co spowodowało śmierć dziewczyny, a następnie ukrycie zwłok. W ukryciu zwłok mieli mu pomóc wspomniani wcześniej koledzy Paweł J. i Paweł S., którzy także mataczyli w zeznaniach. Kolejne informacje postaram się Państwu przedstawić w kolejnym odcinku.